Witam serdecznie, Tomasz Sakiewicz, Polityczna Kawa. Niezwykle gorący tydzień, wydarzenia polskie i międzynarodowe, a także takie, które się zdarzyły w Polsce, ale będą miały konsekwencje międzynarodowe. Porwanie samolotu przez reżim Putina, samolotu z polską banderą, porwanie samolotu, które kończy się w tej chwili wielką międzynarodową awanturą, ale na której reżim Putina wspierający Łukaszenkę wcale nie cierpi. Drugie wielkie wydarzenie, bez wątpienia próba zamknięcia nam elektrowni w Turowie. Sytuacja bez precedensu, jednoosobowo. Pani sędzia z Hiszpanii chyba niezbyt w ogóle zorientowana, o co chodzi. Każe zamknąć Polsce elektrownię. No i trzecie, które w sumie no, powiało optymizmem. No, przegłosowano w Senacie fundusz odbudowy. Nie udało się dopisać niczego, co by mogło potem negować sens tej ratyfikacji prawny. Mieliśmy do czynienia coś pomiędzy dzielnym wojakiem Szwajkiem a gangiem Olsena, no ale wszystko się dobrze skończyło, bo okazało się, że dwóch senatorów opozycji się pogubiło. Może zacznijmy od funduszu odbudowy. Mamy gości, którzy są europosłami, znają się na konsekwencjach międzynarodowych tego typu decyzji. Witold Waszczykowski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie, panie pośle. Dzień dobry państwu. I Marek Balt, europoseł Lewicy. Witam serdecznie, panie pośle. Witam serdecznie państwa. Ja może zacznę od posła opozycji. Tak ładnie wam szło po głosowaniu w Sejmie. Notowania rosły. Pokazaliście, że jesteście niezależni od Platformy i to się chyba nie tylko waszym wyborcom spodobało, natomiast wszystko, co robiła Platforma, się nie spodobało. No i w Senacie no, daliście się namówić no, rzeczywiście na udział w gangu Olsena, bo nie dość, że na przeciąganie nie wiedzieć po co tego głosowania, skoro sam pan marszałek Grodzki powiedział, że i tak liczył na to, że Sejm odrzuci tą preambułę, to po co w ogóle tą żabę zjadać? Zjedliście wszystko, co Platforma wam tu podała z tym bardzo dziwną preambułą, no delikatnie mówiąc, słabo również od strony polonistycznej zredagowaną. I jakoś te notowania lewicy jednak niestety wróciły do stanu poprzedniego. Po co żeście tą żabę jedli, panie pośle? Nie wiem, czy pan redaktor znał moje wypowiedzi, ale ja wzywałem pana marszałka Grodzkiego do jak najszybciej ratyfikacji. Tak, znałem i cytowałem nawet. I uważałem, że nie było potrzeby dopisywania do tej ustawy żadnych dodatkowych zapisów. Rozmawiałem z naszymi senatorami. Oni uznali, że w przestrzeni publicznej ważne jest, żeby pokazać, że opozycja jest jednością i że obowiązuje pakt senacki. W jest jednością, jak paktu, nie zatnie się w windzie albo no, nie pomyli, to no, wtedy jest jednością. Ja uważam, że już tego paktu senackiego nie ma ze względu na to, że senatorowie Platformy głosują z Prawem i Sprawiedliwością albo nie głosują. Senator Libicki się wstrzymał przy głosowaniu nad nad Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Więc tak naprawdę Platforma wyciska na nas, na lewicy, jakąś lojalność, której nie powinno być. Powinniśmy głosować zgodnie z interesem publicznym, z interesem Polski i jak najszybciej zatwierdzić... Ale też swoim własnym. Wy zyskaliście na tym głosowaniu w Sejmie, a teraz to niepotrzebnie straciliście. Ale rzeczywiście i uważam, że pan marszałek powinien ponieść konsekwencje tego, że 24 dni opóźnił ratyfikację funduszu odbudowy. To jest skandal, a Platforma się skompromitowała, mówiąc, że będzie pracowała nad ważnymi poprawkami do ustawy i później nie głosowała za tymi poprawkami do ustawy. No to jest skandal, kolejna kompromitacja Platformy. My powinniśmy już patrzeć tylko i wyłącznie przez nasz program na to, jak głosujemy, przez program lewicowy, jak głosujemy, a nie przez jakąś lojalność do nieuczciwej Platformy Obywatelskiej. I mam nadzieję, że Platforma Obywatelska zakończy swój żywot bardzo szybko i nie będzie już robiła problemów na drodze do dobrego funkcjonowania państwa polskiego. To teraz europosła Prawa i Sprawiedliwości Witolda Waszczykowskiego bym zapytał, no ma pan jakieś odsłuchy tego, co się dzieje za granicą
no, wokół tych dziwnych głosowań. Tak? No, Polska osiągnęła jedyny sukces opozycji, taki, który można statystycznie i faktycznie zauważyć, że jako ostatnia ratyfikowała Fundusz Odbudowy. Czy to ma jakikolwiek wpływ na wizerunek opozycji, a szczególnie Platformy w Europarlamencie? Czy oni powiedzą, a to wszystko rządu wina i tam nie, no, nikt nie będzie w szczegóły się wpatrywał? Po pierwsze, wydaje mi się, Bruksela spokojnie na to patrzyła, bo widziała, że ta kwestia i tak zostanie przegłosowana w Polsce, jeśli wróci do parlamentu, do Izby Sejmowej. Więc nie było tutaj jakiegoś podniecenia. Natomiast z drugiej strony była rzeczywiście konfuzja wśród Partii Ludowej, do której należy Platforma Obywatelska. Tam było kłopotliwe milczenie. Chciano po prostu zamknąć tę kwestię i czekano po prostu, aż kwestia zostanie zamknięta. I dobrze się stało. Natomiast ja bym chciał wrócić do tej sprawy od początku. No, wydaje mi się, że tu są dwie kwestie, które trzeba podnieść. Po pierwsze, część posłów opozycji została wprowadzona w błąd albo uwierzyła, że oni głosują nad zupełnie czym innym, nie nad pozwoleniem rządu polskiego upoważnić komisję do zorganizowania tego funduszu poprzez podatki i pożyczki, tylko zakładano, że oni będą głosować nad kształtem tego funduszu w Polsce. Część w to uwierzyła. No to trudno, to są po prostu problemy braku wiedzy. Natomiast drugi problem jest bardziej kłopotliwy, skomplikowany, bo część jednak zakładała, że nie dopuszczając do tego głosowania, albo jeśli rząd by przegrał to głosowanie, to wtedy ten fundusz, który powiązany jest z ramami finansowymi siedmioletnimi, upadłby. Czyli to był plan, przynajmniej w jakiejś części opozycji, aby doprowadzić do upadku tych pieniędzy, do zamieszania w Unii Europejskiej. Winę by zrzucono oczywiście na Polskę, którą reprezentuje polski rząd. I tu był jakiś zamysł taki, że ten rząd zostanie ugodzony tym fatalnym głosowaniem i upadnie, będzie pozbawiony oczywiście następne lata środków wsparcia z Unii. No, pamiętamy hasło Trzaskowskiego, te fundusze będą mrożone, prawda? Czyli oni zakładali, że odwloką te decyzje dotyczące obu funduszy aż do upadku rządu i wtedy po upadku rządu, przejęciu władzy, odblokują te fundusze. No, naiwność straszna, ale jednak mimo wszystko szatański plan, który graniem interesem polskim i europejskim, bo przecież to wszystko byłoby zatrzymane na wiele, wiele miesięcy w całej Europie. Musielibyśmy wrócić znowu do negocjacji nad siedmioletnim budżetem. Pamiętacie państwo, jakie były trudne, kiedy grupa skąpców po prostu chciała ograniczyć ten budżet jeszcze bardziej, jeszcze mniej pieniędzy było i tak dalej. Nie chciano się zgodzić w ogóle na fundusz odbudowy. Zgodzono się na ten fundusz, zakładając, że on będzie zorganizowany z ekstra pieniędzy, które komisja zdobędzie, więc nie będą brane z funduszu. No, zamieszanie byłoby straszliwe. Oczywiście Polska by zapłaciła tutaj straszną cenę. Panie pośle, zwracam się do pana Marka Balta. Druga sprawa, bo Fundusz Odbudowy to już jakby wszystko wiemy. Zresztą znęcanie się nad panem za wyczyny kolegów jest tu rzeczywiście lekko nieuczciwe, no bo ja pana głos rzeczywiście odnotowałem. Pan miał inne zdanie i teraz mogą żałować, że pana nie posłuchali. Ale sprawa elektrowni Turów. Jak to jest? Jak Unia każe zamknąć elektrownię, to trzeba słuchać Unii. Zamknąć kopalnię, z wyniku czego pada elektrownia, dziesiątki tysięcy ludzi traci pracę. Jak Unia chce nam dać pieniądze czy pożyczyć na jakichś dobrych warunkach, to wtedy się Unii trzeba postawić. Co to za polityka? Co to za pomysł? Bo ja próbuję rozgryźć w tym sens, poza tym, no, że ktoś wszedł do prochowni i bawi się zapałkami, ale i liczy, że przy okazji inni wlecą w powietrze. Ale to naprawdę jest rekord świata. Znaczy, ja czegoś takiego nie spotkałem w polityce innych państw, przynajmniej w miarę cywilizowanych. Pan pewnie mówi o stanowisku posłów czy polityków prawej strony, czy liberalnej strony opozycji. Bo politycy lewicowi... Ja myślę, że pan poseł Waszykowski by się oburzył, słysząc, że oni są prawą stroną, ale okej. Dla pana prawa strona. Ale dla mnie to prawa strona.
My jako Lewica bardzo martwimy się o te tysiące miejsc pracy, które ludzie mogą stracić. Martwimy się również o bezpieczeństwo energetyczne Polski, bo przecież ta elektrownia Turów dostarcza blisko 8% prądu elektrycznego dla zachodniej i południowej Polski. Martwimy się o to, że przez tą całą sytuację Polska w pewnym momencie może uznać za kraj, który nie przestrzega praworządności. Bo tutaj nie mówimy o, że Unia chce coś zamknąć. Tu mówimy o sądzie unijnym, o Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Znaczy jednej pani z tego Trybunału, ja przepraszam, ale ta pani już jest znana z kontrowersyjnych decyzji. Okej, ale jest to sędzia, która reprezentuje Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To nie jest jedna pani, tylko to Trybunał wydał decyzję. I no, oba wszyscy znamy takie powiedzenie, twarde prawo, ale prawo. Ja nie chciałbym, czy żeby prawo, takie prawo... Czy rzeczywiście im wolno tak daleko się posuwać? Panie redaktorze, to ja nie jestem prawnikiem. Na pewno tutaj kancelaria premiera ma swoich prawników. Na pewno MSZ ma swoje wytyczne na ten temat. No oni twierdzą, że to decyzja bezprawna. No jeżeli to jest decyzja bezprawna, no to na pewno polskie państwo będzie mogło to udowodnić i przeciwdziałać tej sytuacji. Ja tylko obawiam się tego, żeby cała ta sytuacja nie miała wpływu na inne dziedziny polskiego życia i boję się, że niestety ktoś nie dopilnował w tak ważnej sytuacji jakichś procedur. I niestety dzisiaj przez te procedury ta pani... z zasłoniętymi oczami, czyli Sprawiedliwość. No, wszyscy znamy wizerunek Sprawiedliwości. To jest ta pani, która trzyma wagę i rozsądza, ma zasłonięte oczy, nie patrzy na co, na, jak to się mówi, skutki decyzji, tylko patrzy na to, jakie decyzje podejmuje, na podstawie jakich przesłanek. Jeżeli ta Sprawiedliwość ma dzisiaj przesłanki, że być może Polska zaniedbała jakichś procedur, no to ona podejmuje decyzję w oparciu o tą wiedzę, którą ma. Ja mam nadzieję, że Polska przedstawi jak najszybciej wszystkie dokumenty i dowody do tego, żeby udowodnić, że ta decyzja była niedobra i że ta decyzja zostanie odwrócona. No, ale jak słyszę, że Polska chce zapłacić 200 milionów Czechom za to, żeby Czesi wycofali swoją decyzję, no to się obawiam, że coś na rzeczy może być. Nie znam faktów, ale składając te informacje, które dzisiaj słyszymy w mediach, no to obawiam się, że jednak ktoś zaniedbał jakąś procedurę i na podstawie tego być może ludzie, którzy chcą zaszkodzić Polsce, być może grupy interesów po stronie czeskiej, które chcą zyskać dla swoich interesów coś, chcą Polsce zaszkodzić. Ja bym wolał, żeby w tak ważnych decyzjach wszystkie instytucje polskie i firmy, i ministerstwa wypracowały należyte stanowisko i były świetnie przygotowane. Jeżeli startujemy do biegu, to dobrze, żebyśmy biegli w zawiązanych butach, a nie w butach, które mają rozwiązane sznurowadła, żeby na końcu się nie potknąć o te sznurowadła. Dlatego prosiłbym, żeby wszyscy byli bardzo merytorycznie przygotowani do tego, żeby reprezentować dobrze Polskę. To pytanie do pana posła Waszczykowskiego. Panie pośle, ja się czuję trochę oszukany. To znaczy, ja nie wstępowałem do Unii, w której żaden sąd może nam pozamykać wielkie przedsiębiorstwa bez zgody polskiego rządu, w której jedna pani w tym sądzie może pozamykać. Tutaj pan poseł Balt napisał, że ona jest Temidą z zasłoniętymi oczami. Ona jest bardziej kierowcą tira z zasłoniętymi oczami. Jedzie i taranuje wszystko, nie przejmując się konsekwencjami, bo powiedzieli, że może jechać do przodu. Chyba coś nie tak. Nie o taką nam Unię chodziło. Myśmy mieli współpracować ze sobą, a nie wykorzystywać jakieś mniej lub bardziej zorientowane osoby do tego, żeby rozwalić sąsiadowi przemysł. No tak, ja bardzo lubię rozmawiać z kolegami na wizji, fonii, którzy mówią, nie znam faktów, ale i polemizują dalej, dywagują. Polska nie będzie płacić Czechom żadnych pieniędzy. Mówimy o pewnych kwotach, które będą wydane na inwestycje w naszej kopalni, na zabezpieczenia geologiczne i wodne i tak dalej. Czy nam się to płaci? Oto jest ten spór od 2 lat polsko-czeski. Dlaczego on teraz wybuchł? No dlatego, że we wrześniu Czesi mają wybory. Rząd Babisza pada w tej chwili we wszystkich notowaniach. Kwestia jest tylko, czy wygra ODS z HDK-ami, czy partia piratów, prawda, stworzy jakąś koalicję. No i politycy czescy
związani z obecnym rządem próbują na siłę pokazać, jak oni bronią twardo interesów czeskich. No, padło też na Turów, padło na inne kwestie. Sprawa zostanie wyjaśniona. Zakładam, że dopiero po wrześniu, po tym jak powstanie nowy rząd. Natomiast pieniądze, o których mówię, będą inwestowane w naszą kopalnię. To nam się opłaci oczywiście. Teraz wracając do kwestii europejskiej, o której pan redaktor mówi. Tak, faktycznie, to nie można tego brać tylko i wyłącznie w kontekście sporu dobrosąsiedzkiego, bo obok mamy całą potężną bitwę o Zielony Ład, klimat, energię, gazociąg i tak dalej. I te wszystkie decyzje poszczególne trzeba w tym kontekście brać. Do tego trzeba dokładać problem falandyzacji bądź tymermansizacji prawa europejskiego. Oczywiście żaden traktat europejski nie mówi o bezpieczeństwie poszczególnych członków. Bezpieczeństwie, które dzisiaj bardzo szeroko definiujemy, bo w to bezpieczeństwo wchodzi nie tylko kwestia militarna, ale kwestia też falowa, fal migracji i to myśmy to wprowadzili, to pojęcie w 15-16 roku, że nie można decydować o emigrantach, w milionach emigrantach na podstawie prawa europejskiego, bo to jest kwestia bezpieczeństwa. I tak samo nie można dyskutować o bezpieczeństwie energetycznym, bo to jest element szerszego bezpieczeństwa i podejmować decyzję poprzez jedną sędzią, tym bardziej z drugiego kraju, która nie zna sprawy i zamiast oczywiście wydać, no, ona nie może wydać wyroku, przecież to nie jest wyrok, to jest po prostu jej stanowisko, jej orzeczenie. I zamiast nawoływać obie strony, jak polską i czeską, do pojednania, do znalezienia jakiejś komisji dwustronnej, która by tę kwestię rozwiązała, to przecina ten gordyjski spór mieczem Aleksandra Wielkiego. No, ma pan rację, to nie o taką Unię, nie o takie Unię, jak to kiedyś powiedział klasyk, żeśmy zabiegali, która by wtrącała się. Unię, która pomagać będzie państwom w rozwoju gospodarczym, a nie będzie decydować za państwa, za demokratycznie wybrane rządy, co jest dla nas rzekomo lepsze. To już na koniec krótko, bo kończy się czas. Będziemy w drugiej części o tym więcej rozmawiać ze specjalistą z wschodu Rafałem Dzięciołowskim, ale chciałem panów zapytać, czy w ramach sankcji na Białoruś za porwanie polskiego samolotu nie powinny być też nałożone sankcje na Rosję? Bo mam wrażenie, że sankcje na samego Łukaszenkę to wręcz zachęcają do takich działań Rosję, bo on jest coraz bardziej wpychany w objęcia Putina, a Putin tak naprawdę nie płaci żadnej ceny za to, że jest współorganizatorem, realnym współorganizatorem porwania samolotu z polską banderą, z polskimi oznaczeniami. Może najkrótko pan poseł Balta, potem pan poseł Warszykowski. Oczywiście Rosji należą się sankcje, między innymi za to, co się dzieje na Ukrainie, między innymi za to, co się dzieje, działo w Czechach z wysadzeniem składów amunicji. Ja dzisiaj nie znam faktów, które mówiłyby, że Rosja bezpośrednio brała udział w porwaniu. No, udział oficerów rosyjskich służb, choćby na pokładzie samolotu. System sterowania obroną przeciwlotniczą, który jest rosyjskim na Białorusi. Bez tego nie da się w ogóle lotnictwa podnieść białoruskiego. I tak dalej, i tak dalej. No, też reakcje rosyjskiej prasy wskazują, że tutaj jednak jest pełne wsparcie. No tak, ale ja bym wolał mieć jasno dowody. Jeżeli okaże się, że to byli oficerowie GRU, którzy brali udział w porwaniu tego samolotu, tak jak kiedyś rosyjscy oficerowie GRU brali udział w zamachu na innych opozycjonistów, na przykład w Wielkiej Brytanii, no to będziemy mogli podejmować wtedy takie decyzje. Jednak polityka zagraniczna to jest bardzo delikatna sprawa. Na podstawie pomówień nie każe się nikogo. Musimy dać jeszcze szansę posłowi. Choć wiemy, że na pewno Łukaszenka musiał mieć zgodę na swoje działania po stronie rosyjskiej, a dzisiaj wsparcie Białorusi przez Rosję jest widoczne w tej sprawie. Jedna minuta, Witold Waszykowski. Na pewno Łukaszenka bierze przykład zachowania Putina. Tu się zgadzam z kolegą europosłem, że dobrze było mieć dowody. Dobrze, że nasza prokuratura próbuje również prowadzić śledztwo. Również urzędnicy europejscy, jak Joseph Borrell, zapowiedzieli, że takie śledztwo europejskie powinno być. Tylko proszę mieć na uwadze, że Nawalny wykazał, kto go chciał zabić. Pokazał nazwiska, pokazał nagranie, przyznali się ci ludzie, chcieli go zabić i Europa nie zareagowała.
Także nie wiem, czy to wystarczy, nawet jeśli to śledztwo pokaże czarno na białym, że całą operacją w samolocie sterowali rosyjscy agenci. Rosja jest w dalszym ciągu poza, ponieważ ciągle na Zachodzie pokutuje mit wielkich lukratywnych dealów, które można z Rosją robić, i ciągle pokutuje mit, że Rosja kiedyś się zdemokratyzuje. No i tym mitem zachodnie media i zachodni politycy są karmieni, stąd też Rosja ucieka od wszystkich problemów w tej chwili bez kary. A tymczasem okazało się, że wymiana handlowa między Polską a Niemcami jest większa niż między Niemcami a Rosją, czego elity niemieckie nawet nie zauważyły, bo im własna prasa tego nie była w stanie powiedzieć. Bardzo dziękuję. Niestety musimy już kończyć. Marek Balt, europoseł Lewicy, i Witold Waszczykowski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, byli moim i państwa gościem. Za chwilę porozmawiamy o tym, co dzieje się w mediach społecznościowych, a dzieje się wokół tych wydarzeń bardzo dużo.